Chciałem, żebyśmy się zrobili krok dalej w tym temacie, jak stać się prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa. Dzisiaj podzielę się z Wami taką informacją, którą odebrałem od Boga też na początku mojej drogi z Nim. I która to informacja wprowadziła mnie moje życie w takie trzy pozycje, które zajmuję w tym świecie. Uważam, że każdy człowiek, tak jak poznał Boga i przyszedł do Niego jako do Mesjasza, do Zbawiciela i uzyskał przez to niebo, tak każdy też człowiek musi wiedzieć, w jakich pozycjach na tej ziemi tutaj funkcjonować, aby osiągać ten Boże zaplanowany dla niego sukces. Bo kiedy on nie pozna tej pozycji, kiedy on nie będzie w nich się sprawnie poruszał, to człowiek taki będzie się bardzo miotał, będzie szukał czegoś, co nie istnieje, będzie też próbował łapać ulotne rzeczy różne. Będzie mu bardzo ciężko. I masa chrześcijan tak robi. Oni nie zdają sobie sprawy, że pozycje, które przyjmują, to nie są pozycje przewidziane dla nich przez Boga. Bo wiecie, można różne pozycje przyjąć. Jak trenowałem Kyokushin Kai, to jedną rzeczy, którą na przykład powiedział mi trener, czego się nauczyłem od mojego senseja, to było to, że ja... No, człowiek stoi przed kimś, to jest pozycja. No, mam pozycję przed kimś i teraz ta pozycja to jest najbardziej niebezpieczna pozycja, jaka może być. Dlaczego to jest najbardziej niebezpieczna pozycja? Bo ja mojemu przeciwnikowi przedstawiam bardzo duże pole manewru do uderzenia. Że teraz w ogóle on mnie może uderzyć, gdzie chce. I teraz co ja muszę zrobić? Muszę zmienić pozycję wobec niego, żeby mu zmniejszyć pole uderzenia. On natychmiast, ten człowiek, ma 1/3 pola uderzenia. Tu miał 100%. Tu ma 1/3. I teraz wielu ludzie się zastanawiają, diabeł mnie atakuje. Ja mówię, może ty krzywo stoisz. Może ty źle stoisz. Może ty jesteś, kurczę, człowiek, który ma na czole wypisane w ogóle jestem celem. Strzel we mnie. A może ty powinieneś zmniejszyć powierzchnię uderzeniową. Zmniejszyć powierzchnię uderzeniową. Mam 1,80 m, ale jak wchodzę na ring, ja nie mam 1,80 m. Rozumiesz? Ja mam 1,70 m na ringu. I ja nie stoję przodem, tylko stoję bokiem. Rozumiesz, o co chodzi? Jestem taki, a nie taki. I mam 1,70 m. Albo jeszcze mniej. Tyson, jak wchodził na ring, to miał z 1,60 m. O. Ludzie się dziwili, co taki chłop, a on tak chodzi. Bo im jesteś cieńszy, im jesteś w ogóle krótszy, tym cię trudniej trafić. Przecież to proste. To prawa fizyki są w ogóle. W ogóle pozycja jest bardzo ważna. Zarówno do ataku, jak i do obrony. I człowiek ma określone z góry pozycje duchowe, w których winien zacząć się poruszać tu na ziemi. I o tych trzech pozycjach wam dzisiaj powiem, o tym, co od Boga wtedy odebrałem. A te trzy pozycje brzmią w ten sposób. Bóg do mnie powiedział: Artur, po pierwsze, nikogo nie potrzebujesz. Po drugie, powiedział Artur, nikomu nie jesteś potrzebny. I po trzecie, powiedział Artur, jesteś równy wszystkim ludziom. I to są trzy pozycje, w których ja się poruszam w Duchu Świętym, chodząc po ziemi. Tylko w tych trzech pozycjach. I chcę wam to opisać, żebyście to dobrze zrozumieli i żebyście też nie mieli złudzeń co do ważności tego zjawiska, ale również
nie wykrzywili tego zjawiska. Po pierwsze, nikogo nie potrzebujesz. W Księdze Objawienia 21-23 jest napisane tak. A miasto nie potrzebuje słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświeca go bowiem chwała Boża. A lampą jego jest baranek. To są słowa, którymi mówił do mnie w tamtym czasie Bóg. A miasto Boże nie potrzebuje słońca. Wiecie, co to jest słońce? To jest życiodajna siła. To jest coś, co jest życiodajne dla ziemi. A ja na początku mojego nawrócenia otrzymuję informację, że ja jestem, że ono mi nie jest potrzebne. Ja nie potrzebuję tego. Pierwszą rzeczą, którą musisz w sobie uświadomić zaraz po spotkaniu z Bogiem, to jest to, że nikogo i niczego nie potrzebujesz oprócz Boga. Jeśli chrześcijanin tego nie zrobi, to będzie szukał podpór życiowych. Zarówno w ludziach, jak i w zdarzeniach. A tego nie można zrobić, bo to jest zła pozycja. Jeśli tylko poszukujesz podpór w ludziach i w zdarzeniach, to stajesz tak wobec diabła. I tak jakbyś powiedział, wal mnie, masz w co. Oto jestem. To jest zła pozycja. Ta pozycja powoduje, że realizuje się w tobie przekleństwo wypowiedziane kilka tysięcy lat temu. Przeklęty, kto na człowieku polega i z ciała robi podporę. Tak jak błogosławieństwa Boże nie ulegają zakończeniu, tak przekleństwa Boże nie ulegają zakończeniu. Jezus stał się przekleństwem, ale jakim przekleństwem? Przekleństwem zakonu. Tak jest napisane w Piśmie. Przyjmując Jezusa, przestają cię dotyczyć przekleństwa wypowiedziane nad ludźmi, którzy nie przestrzegali zakonu Jahwe, a nie inne. Jest masa przekleństw uwolnionych przez Boga, rozumiecie, które nie były zawarte w dekalogu. Rozumiecie? Na przykład dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że czarownika nie zostawisz przy życiu. I mówiliśmy o tym, że nad każdym czarownikiem jest przekleństwo. To nie jest przekleństwo zakonu. Kto zaczyna czarować, automatycznie wpada w ręce diabła i zaczyna mieć przesrane życie. W takim czy innym wydaniu. Jak gdyby ludzie o tym wiedzieli, to by się trzy razy zastanowili, zanim kogoś zmanipulują. Jest napisane, że klątwa jest na domu bezbożnego. Czyli na człowieku, który porusza się w życiu bez Boga. To jest klątwa. Dalej jest napisane, że w dom złodzieja wbuduje klątwę niczym belkę sufitową. Ktoś kradnie, jest nad nim wypowiedziane przekleństwo Boże. Jest masa takich rzeczy. Dzisiaj rozmawialiśmy, mówiłem, że taki przykład przekleństwa uwolnionego na przykład przez Dawida jako pomazańca Bożego, kiedy jednego z jego przyjaciół zabito w pewnych górach w Izraelu. I kiedy Dawid cały we łzach wyszedł i powiedział, niech na was nigdy kropla deszczu nie spadnie. Do dzisiaj Izrael potrafi nawodnić wszystkie tereny oprócz tamtego. Izrael, który jest mistrzem w nawadnianiu terenów. Rozumiecie? Tak jak góry Golam są nie do nawodnienia. Bo klątwa Jahwe jest wypowiedziana nad nimi.
Zresztą widzieliście, jak działa klątwa Jahwe. Jak Jezus mówi w ogóle do drzewa, uschnij. Wystarczyła jedna noc. Rozumiecie? I teraz, kiedy my mamy złą pozycję tutaj na ziemi, to my z automatu dostajemy się w ręce diabła. Z automatu realizują się w nas przekleństwa pewne. Ludzie w ogóle myślą, że to ich nie dotyczy. Co to mnie obchodzi? Jestem w Chrystusie. Mogę opierać się na ludziach. Tak? Spróbuj. Kozaku. Bo rozumiesz, o co chodzi? Jeśli się na to stać, ja 20 lat temu ponad odebrałem od Boga, że mnie na to nie będzie stać. I żebyście mnie dobrze zrozumieli, to nie jest kwestia, że my nie potrzebujemy siebie nawzajem w kościele, w różnych służbach. To nie o tym mowa. Nie jest mowa o tym, że my nie potrzebujemy innych ludzi do tego, żeby zrobić remont, żeby, kurczę, kupić bułkę. Nie o to chodzi. Jest to pierwotny stan serca, w którym chrześcijanin musi uznać, że ma jedynie Boga i nic i nikogo poza tym. W tym układzie nie ma żony, męża, dzieci, przyjaciół, współpracowników, nie ma. Nie ma żadnego punktu podparcia. Potrzeby, które zaspokajamy za pomocą innych ludzi, są w zupełnie innym miejscu życia człowieka, nie w miejscu fundamentalnym. Kiedy mamy fundamenty Boże, tak, to one się realizują w miejscu, w którym żaden człowiek nie ma prawa wstępu. Ktoś mówi, na przykład, potrzebuję kogoś, żeby mnie kochał. A ja 21 lat temu się z tym rozstałem. Na kolanach przed Bogiem. Powiedziałem, Boże, Ty jesteś tym, który mnie kocha. I od dzisiejszego dnia zrzekam się potrzeb związanych z miłością. Zrzekam się tego. Nie potrzebuję, żeby ktoś mnie kochał. Rozumiecie? Nie potrzebuję. Co to jest potrzeba? To stan, w którym człowiek nie potrafi prawidłowo funkcjonować i skutecznie osiągnąć założonych celów bez zaistnienia w jego życiu określonych warunków. To jest potrzeba. Stan, w którym człowiek nie potrafi prawidłowo funkcjonować i skutecznie osiągać założonych celów bez zaistnienia w jego życiu określonych warunków. To jest potrzeba. I Bóg mówi, nikogo nie potrzebujesz i niczego nie potrzebujesz. Nie potrzebujesz nikogo i niczego, aby prawidłowo funkcjonować i skutecznie osiągnąć założone cele. Nie potrzebujesz nikogo i niczego oprócz mnie. Ta spółka opiewa na dwie osoby. Ja i ty. I 21 lat w tym chodzę. W tej spółce chodzę 21 lat. Gdy realnie spotykasz się z Bogiem i On działa w twoim życiu, to nikt więcej nie jest ci potrzebny, aby żyć i obfitować. Jeśli uważasz, że potrzebujesz kogoś więcej, to uznaj to, że diabeł wprowadził cię w błąd. Rozumiesz? Ludzie mają masę potrzeb, bez realizacji których nie radzą sobie w życiu.
czasami tak sobie myślę. Heigen to powiedział. Mówi, uważam, że każdy pastor powinien przez 2 lata być ewangelistą objazdowym, zanim założy kościół. Jak przez 2 lata byłby ewangelistą objazdowym, nauczyłby się żyć z tego, co dostanie od ludzi za głoszenie Ewangelii, to zupełnie inaczej by mu szło w prowadzeniu kościoła. Jakby się nauczył jeździć samochodem przez wiarę, jakby nauczył się, że w różnych sytuacjach życiowych może liczyć tylko i wyłącznie na Boga, to zupełnie inaczej by prowadził kościół. Czasami sobie myślę, że wielu chrześcijan, gdyby się zderzyło ze środowiskiem, w którym nie mają nikogo i nic, na przykład z więzieniem, jak ja kiedyś, to troszkę inaczej by spojrzeli na pewne rzeczy. Gdzie nie masz nikogo i nic, i masz Boga tylko. I masz tylko Boga. Jesteś pozbawiony wszystkiego. Pozbawiony pieniędzy, pozbawiony możliwości, pozbawiony ludzi, którzy cię kochają. Wokół masz samych ludzi, którzy cię nienawidzą. Samych ludzi, którzy cię nie lubią. Samych takich masz. Nie masz innych. Gdzie nie spojrzysz, to jakaś morda na ciebie wrogo patrzy. Wszędzie. Jesteś ty i Bóg w tym środowisku. I mieszkasz z tymi ludźmi 24 godziny na dobę w celi jednej. Wtedy okazuje się, że to słowo jest zbawienne dla ciebie. Zbawienne. Nie masz kogo o co poprosić. Nie masz na kogo złożyć kawałka swojej problematyki życiowej. Jesteś zmuszony do tego, aby modlitwa, posłuchaj, modlitwa twoja wyglądała tak, jak przytulenie się do najukochańszej osoby. Jesteś zmuszony swoją komorę w ten sposób zorganizować. Jesteś zmuszony, że wejdziesz do komory i ty musisz wyjść z komory zaspokojony. Bo nie masz nic i nikogo. Nie to, że wychodzisz z komory i dalej masz jakiś deficyt. Nie stać cię na taką komorę. I to, że ja o tym się dowiedziałem od Boga, pomogło mi w tym, że kiedy wchodziłem do swojej komory i wchodzę do niej dalej, to ja nie mogę wyjść z komory niezaspokojony, niezabezpieczony, nieugruntowany. Ja nie mogę wyjść z komory z dylematem. Ja mogę wyjść tylko z komory z objawieniem. Nie mogę wejść do komory i wyjść z dylematem. Bo co? Bo ja nikogo nie mam oprócz Boga. Nikogo, na kim się mogę oprzeć. I teraz wszystko, co robię z tym Bogiem, to musi być na pełen zycher. Bo ja muszę z tego wyciągnąć wszystko. Na maksa. Zaspokojenie duchowe, zaspokojenie psychiczne, zaspokojenie fizyczne. Kiedy to zrozumiałem, to zrozumiałem to, jak Jakub walczył z Bogiem, z aniołem pańskim. Jak go złapał i powiedział, nie puszczę cię, jak mi nie pobłogosławisz. To jest jedyny przypadek w Piśmie Świętym, kiedy człowiek dusi anioła. Rozumiecie? Co musi być w głowie człowieka, żeby dusił anioła? Do tego stopnia, że anioł jest tak zniewolony przez niego, że musi mu przywalić w biodro i złamać mu kość. Dlaczego on mu przywalił w biodro? Jeszcze raz mówię, że trenowałem sztuki walki. Przywalił mu w biodro dlatego, że górna część jego korpusu, tak, uniemożliwiała mu, tak,
była na tyle zablokowana, że uniemożliwiało mu to uderzenie go w głowę. Nikt nie uderza kogoś w biodro. Chyba, że desperat. Biodro to jest taka rzecz, na której sobie możesz złamać rękę. Można sobie złamać rękę na 6 częściach człowieka. Kolanach, biodrach, łokciach, na 7, 2 pięściach i czubku głowy. Tam sobie można złamać rękę. Anioł go uderza w biodro. Czemu? Bo ten go dusi. To dostaje strzał w biodro i pęka mu biodro. Ale on go dusi i mówi, nie puszczę cię, póki mi nie pobłogosławisz. Wiecie, co to jest? To jest komora samotnego człowieka. Tak wygląda desperackie podejście do sprawy. Ale do sprawy w ten sposób trzeba samego się pozbawić innych form zabezpieczenia. Bo się rozmyjesz. Bo cię to rozklepie po bokach. Okej. Jak na Bogu się nie oprę, to mam jeszcze człowieka. A może wyrzeknij się człowieka. A może zrób to, co ja zrobiłem 21 lat temu. A może powiedz, Boże, wierzę Ci, że nikogo nie potrzebuję. Bo miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, gdyż światłem jego jest Bóg, a lampą jego baranek. Wyście świątynią pańską, wyście miastem Boga. Ewangelia Jana 10:10. Ja przyszedłem, mówi Jezus, aby miały życie i obfitowały owce moje. On jest drugą częścią tej spółki. Nikt więcej. Nie może tam być ani człowieka, ani zdarzenia, ani sytuacji. Nic. 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 Początek chodzenia z Bogiem to wyrzeknięcie się wszystkiego na rzecz Boga. Wyrzeknięcie się również każdej podpory w postaci człowieka. Z człowiekiem się jest z miłości, a nie z potrzeby. Człowiek jest do kochania, a nie do pomocy. Tak jak buzia jest do ustanawiania, a nie do gadania. Po to Bóg taki dał język, żeby nim budować, a nie żeby peplać. I po to Bóg dał człowieka ci, żebyś go kochał, a nie żeby ci był potrzebny. Jak ci będzie potrzebny człowiek, to będziesz wchodził pod przekleństwo. Rozumiesz? A nikt tego nie chce. Nikt nie chce, żeby się diabeł nad nim pastwił. Jezus jest tym, który absolutnie daje ci obfitość. On po to przyszedł. Co tam brzęczy? Gdy dociera do ciebie, że nikogo nie potrzebujesz, to jest to główne uderzenie w lęk. Jak do ciebie dotrze, że nikogo nie potrzebujesz, to lęk zostanie znokautowany w twoim życiu. Bo lęk tworzy na podstawie tego, że sam sobie nie poradzisz. Lęk tworzy w tobie całe środowisko. Nie poradzisz sobie, więc się bój. Nie ma nikogo, kto by mi pomógł. Leży człowieku paralityk. Wszyscy biegną do wody. Jezus podchodzi, chcesz być zdrowy? A paralityk mówi do niego tak, jak większość ludzi ma w głowie. Nie ma nikogo, kto by mnie wrzucił do sadzawki. Taki jest człowiek. W pierwszej linii nasz umysł od czasu upadku szuka pomocy w drugim człowieku. Szuka w nim wsparcia. Po co? Po to przede wszystkim,
aby pozbyć się poczucia winy. Adam na dzień dobry obciążył Ewę. Potrzebował kogoś, żeby na kogoś przerzucić odpowiedzialność. Tak jest w naszych głowach to poukładane. Człowiek chce się podzielić ciężarem własnego życia z kimś, ale to nie jest prawidło Boże. Bóg ci dał pełen ciężar życia i dał ci siłę, aby to życie ponieść. Tobie jednemu. Ten zaprzęg ma jednego konia. A w karecy siedzi Bóg. A ten zaprzęg ma jednego konia. Wszystkie inne rzeczy są na innym pułapie. Tam też jest współpraca z ludźmi, tam też jest wszystko. Rozumiesz, o to nie o to chodzi. Tam też pojawiają się tak zwane potrzeby drugiego, trzeciego, czwartego rzędu. Ale jeśli przede wszystkim nie uznasz, że nikogo nie potrzebujesz, to gwarantuję ci, że do twojego życia nie przyjdą odpowiedni ludzie do pomocy, bo nie zrobisz pierwszego ruchu, nie pozbędziesz się przekleństwa w swoim życiu. I będąc pod przekleństwem, będziesz chciał odnaleźć różne formy pomocowe. A więc co zrób? Najpierw wyjdź spod przekleństwa. Uznaj, że nikogo nie potrzebujesz i że Chrystus jest zupełnie wystarczający. Bądź desperatem w tym. W ogóle stań przed Bogiem jeszcze dziś i powiedz: posłuchaj, Ojcze, od dzisiejszego dnia wszystko się zmieni między nami. Coś ci powiem, zmieni się wszystko, Ojcze. I to nie jest groźba, bo wiem, że od gruźb jesteś Ty. Ale obiecuję Ci, Ojcze, że wszystko się zmieni w naszych relacjach. Posłuchaj, Ojcze, ostatni raz coś odpuściłem. Od tej pory będę dusił Twoich aniołów. I chyba, że mnie połamiesz, to odejdę z Twojej obecności. Chyba, że mnie połamiesz, bo niepołamany nie odejdę. Nie odejdę z Twojej obecności. Moja komora od dzisiejszego dnia nie będzie nazywana inaczej jak Pentagon. To będzie Pentagon. To będzie Pentagon. Ludziom się to pieprzyło w głowach. Zapomnieli, że to wszystko jest Gwiezdna Wojna. Pochrzaniło się im. Ucywilizowali się. Stali się cywilami. Zdjęli mundury i powiedzieli: wojna jest wygrana. Coś wam powiem. Wojna jest wygrana w duchu, ale nie na ziemi. Pochrzaniło się coś pewnym kaznodziejom. Następna nasza konferencja się będzie nazywała Gwiezdne Wojny według objawienia proroczego. Nikogo nie potrzebujesz. Oswój się z tym. Wyrzuć z siebie najdrobniejsze elementy złudzeń. Rozumiesz? Wyskrob sobie z głowy, że jest ci potrzebny jakiś człowiek, jakaś sytuacja, jakiś czas, jakaś koniunkcja, że nie możesz bez niego żyć. Nieprawda, że nie możesz żyć bez jakiegoś człowieka. Nieprawda, że nie możesz żyć bez jakiejś koniunkcji. To jest nieprawda. Prawda jest taka, że nie możesz żyć bez Boga. To jedyna prawda. Resztę wyskrop. I powiedz: Boże, od dzisiejszego dnia inaczej będzie wyglądała nasza relacja. Będę jak Jakub do kwadratu. Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Co ci może uczynić człowiek? Nic, ani złego, ani dobrego. Tak się czyta ten werset.
Cóż może mi uczynić człowiek, skoro tyś jest tym, który mnie zaopatruje? Tak więc z ufnością możemy mówić. Co musimy zrobić? Mówić. Nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Ja z ufnością zacząłem mówić. Nie boję się, bo nikogo nie potrzebuję. Nie potrzebuję, żeby ktoś mnie ratował. Nie potrzebuję, żeby ktoś mnie stymulował. Nie potrzebuję. Ja to mówiłem i mówię przez cały czas. Nie potrzebuję, bo tyś pasterzem moim. Kielich mój przelewa się. Rozumiesz, że to Bóg jest za barem? Ty podchodzisz do baru. Rozumiesz? Bierzesz szklankę, a on leje, a tobie się leje po pazurach. Rozumiesz, o co chodzi? Kielich mój przelewa się, Pan pasterzem moim. Pan pasterzem moim. Cóż może mi uczynić barman? Rozumiesz, o co chodzi? Nic. Aby przyjąć objawienie o tym, że nikogo nie potrzebujesz, musisz po pierwsze ufać Bogu. Pomocnikiem moim. To mój pomocnik. Mam pomocnika. Pomocnikiem moim jest Bóg. Potrzebuję pomocy, idę do Boga. Nie siedzę w swojej komorze, nie mówię, kurczę, kto mi pomoże? A Bóg skacze, ja pomogę. Ale kto mi pomoże? Ja bym pomógł. Bóg pomocnikiem moim. Po drugie, musisz wystąpić przeciwko demonom lęku, które starając się wmówić, że bez człowieka jako pomocy jesteś niczym. Rozumiesz? I uświadamiają cię w tym, że nie poradzisz sobie z człowiekiem, jeżeli będzie on twoim wrogiem. To demony cię o tym informują. To one mówią, nie poradzisz sobie z tym wrogiem. A z drugiej strony, nie poradzisz sobie bez tego człowieka. To demony mówią do ciebie. Nie poradzisz sobie bez niego, albo nie dasz sobie rady z nim. To kłamstwo. Nic ci nie może uczynić człowiek. Nic ci nie może uczynić człowiek. Ani dobrego, ani złego. Bo Pan pomocnikiem twoim. Jeśli Bóg cię pobłogosławił w czymś, to nikt nie może cię jeszcze bardziej pobłogosławić. Rozumiesz? Nikt. Nie ma takiej opcji. Jak Bóg cię nakarmi, to nikt cię nie może dokarmić. Bo to jest karma Boża. Rozumiesz? Zjadasz tą karmę i jesteś nasycony. Tylko trzeba w to wierzyć. A nie myśleć, dobrze, to zjadłem trochę karmy, dzisiaj się pomodliłem, a teraz muszę się pozastanawiać, jak sobie poradzić z moimi wrogami i jak w ogóle zdobyć moich przyjaciół. Nie. Nie, pozbądź się tego myślenia. Ustań sobie w domu przed lustrem, bez nikogo nie potrzebuje i to jest wola Pańska. Nikogo nie potrzebuje do życia i pobożności, tylko Boga, to jest wola Pańska. A zobaczysz od razu, jak inaczej będziesz patrzył na ludzi, z jaką miłością na ludzi zaczniesz patrzeć. W ogóle patrzysz, ale numer, kocham go, ale w ogóle go nie potrzebuję. Ale numer, wcale go nie potrzebuję. Ani mi nic złego nie zrobi, ani nic dobrego mi nie zrobi. To po co mi jest on? A, żeby go kochać. Wow. Mogę go kochać. Nie boję się go. Nie skomlę u niego stóp. O uwagę. Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle człowiek. Mogę go kochać. Wow. Rozumiecie, o co chodzi? To jest doktryna. Druga rzecz. Ewangelia Łukasza 17:10. Gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie. Sługami nieużytecznymi jesteśmy. Jak to potrzebne dzisiejszemu chrześcijaństwu. Jak mało ludzi dzisiaj wyznaje, że jest sługą nieużytecznym.
czyli co? Nikomu niepotrzebnym. Słowa Jezusa, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, czyli uwolnicie wszystkie wasze talenty, namaszczenie, wszystko, co w sobie macie, tak? Gdy już wszystko zrobicie, tak, że w ogóle i podnieść w ogóle na piedestał, tak? To stańcie przed Bogiem, podnieście oczy, powiedzcie, Ojcze, sługami nieużytecznymi jesteśmy. Masa nawróconych, masa uzdrowionych, masa uwolnionych, masa zbudowanych kościołów, a ty stoisz wolny jak w sanki w maju i mówisz, jestem nieużyteczny i jestem z tego dumny. Ktoś powie, że to jest nienormalne. To jest właśnie normalne, bo to spowodowało, że znormalniałem. Kiedy się dowiedziałem, że jestem nikomu niepotrzebny. Mi się w ogóle wydawało, że ja potrzebny jestem komuś. Wiecie, czemu mój dziadek umarł? Bo był nikomu niepotrzebny. Rozumiecie? Mój dziadek umarł. To był bardzo żywotny człowiek. To był człowiek, co przetrzymał przez ciebie więzienie bierutowskie, co siedział w ogóle, ach, tam na Pawiaku był człowieku w ogóle. Panzerfaust, dziadek. Potem dostał wylewu i mnie zamknęli do pudła w tym czasie za pierwsze przestępstwo. I dziadek umarł, bo nie był nikomu potrzebny. Nie mógł już nic zrobić, rozumiecie? I po prostu umarł. Lekarze byli zdziwieni. Po prostu umarł. Nie umarł na coś mój dziadek. Któregoś dnia przestało mu bić serce. Zabrali mu wnuka, któremu był potrzebny. Rozumiecie, o co chodzi? Przez to, że miał wylew, nie mógł już być takim aktywnym człowiekiem. Przestał być potrzebny i umarł. Musiałem zrozumieć, że nie jestem potrzebny nikomu z ludzi. Zrozumiałem to. Że nikomu nie jestem potrzebny. Wiecie, jaka to jest wolność? To pozwoliło mi zdjąć z siebie fałszywą odpowiedzialność i fałszywą szatę króla. Fałszywa odpowiedzialność i fałszywa szata króla. To ciąży wielu chrześcijanom. Jak ja dzisiaj mówię, że jestem królem, to jestem tak wyluzowany. Ja jestem raczej, wiecie, tym królem pod tytułem szaty cesarza, nowe szaty cesarza. Obejrzyjcie sobie, jak ktoś nie oglądał, czy nie czytał. To jest bardzo fajny, takie nowe szaty cesarza, taka bajka w ogóle, nie? Pewien król jest przekonany przez pewnego krawca, że krawiec mu szyje tak lekkie szaty, których nie będzie widać. Krawiec go manipuluje, zabiera kasę, rozbiera króla i do króla mówi, no teraz mówię, masz najpiękniejsze szaty w królestwie. Są lekkie, przewiewne. Rozumiesz? Możesz iść w tłum. I król wychodzi absolutnie przekonany, rozumiecie, że ma piękne szaty. Nowe szaty cesarza. Ja zrozumiałem, że królem jestem z uwagi na usynowienie, a nie na to, że ktoś we mnie ma widzieć króla, bo ja nie jestem nikomu potrzebny, nie tylko jako król, ale nawet jako sprzątaczka nie jestem nikomu potrzebny. Wiecie, to bardzo trudno jest. Jak będziesz miał trudność z tym, że jesteś nikomu niepotrzebny, rozumiesz, to na 100% twoja dusza, rozumiesz, żyje traumatycznym zaburzeniem jakimś. Bo człowiek ma niesamowitą, o właśnie, potrzebę bycia potrzebnym. Bo to mu co daje? Poczucie wartości. To go dowartościowuje. Ten na mnie liczy, tamten na mnie liczy. Dlatego robię to, dla tamtego robię tamto. A ja dzisiaj żyję ze świadomością, że nikomu nie jestem potrzebny. Dlatego jestem skuteczny. Skuteczny jestem. Ja usługuję dzisiaj ludziom, ale ja wiem jedno, że ludzie mnie nie potrzebują. Ludzie potrzebują Chrystusa. A ja jestem tym człowiekiem, który dobrze zna Chrystusa i zajmuje się byciem drogowskazem w ich życiu.
Tu nie chodzi o mnie. Tu chodzi o Chrystusa, którego dobrze znam i potrafię go ludziom przedstawić. Rozumiecie? Jak dobry majordomus. Nic poza tym. Nikomu nie jesteś potrzebny. Nie łudź się. Rozstań się ze złudzeniem, że jesteś potrzebny komuś. Wyobraź sobie, że ludzie mogą żyć bez ciebie. Świetnie im się będzie powodzić. W ogóle nie muszą o tobie pamiętać nawet. Imienia twojego nie muszą pamiętać, nazwiska. Wiesz, jak to lekko? Cholernie lekko. Wcale nie musisz w ogóle stać się kimś ważnym w życiu. Z jakiej przyczyny? Co? Może być potrzebnym, nie? Chciałoby się być ważnym. No widzisz? To spójrzcie, to jest bardzo proste. Jest jedyny powód, dla którego chcemy być ważni. Naprawdę. Człowiek sobie do tego dokręca różne sprawy. Każdy. Ja tak samo. Ja sobie dokręciłem takich śrubek, słuchajcie, kolorowych jak choinka. A prawda była taka. Ja z tą prawdą, z tą pierwszą, to ja bardzo szybko zaskoczyłem. Z tą pierwszą prawdą, z tą drugą było trudniej. Że nikogo nie potrzebuję, to mi poszło łatwiej. Mi. Nie mówię, że każdemu, ale mi poszło to łatwiej. Ja się bardzo szybko w to wdrożyłem. Ale druga troszkę trwała. I nacierpiałem się przez to, że przez były takie pierwsze okresy mojego czasu, mojego życia z Bogiem, że ja uważałem, że ja jestem potrzebny, że ja coś w ogóle, że ja coś znaczę, że ja coś w ogóle jakoś się zaznaczę w tym królestwie, że jakiś będzie ślad po mnie, że jakiś kurczę nagrobek wśród świętych, że coś w tym wszystkim będzie rozumiał, o co chodzi. Jakiś duchowy pomnik ja tutaj postawię, coś, że o mnie będą słyszeć. Że ja w ogóle mogę coś komuś dać. Ale te prawdy, które wtedy mi powiedział 21 lat temu, były jak dzwon we mnie. Artur, ale ty naprawdę nikomu nie jesteś potrzebny. Ani żonie twojej, ani dzieciom twoim. Pamiętam, jak dzisiaj, kilka lat po moim nawróceniu, stałem w zimę w oknie, już w domu, nie? Stałem w zimę w oknie. Człowieku, jak piorun. Mówię, co te wróble? Takie były moje rozkminki. Przecież też by se mogły polecieć, kurczę, mówię, chociaż na Węgry. Tam by doleciały. Czemu to nie leci tam, rozumiesz, o co chodzi, tutaj siedzi. I taka myśl, w ogóle wiesz, o co chodzi. Ja dbam o te ptaki. Ja w ogóle, a ja się zrobiłem krótki, rozumiesz, o co chodzi? Taki się zrobiłem. Ja dbam o te ptaki. Ja mówię, ale numer. Nic nie mają. Nikomu nie są potrzebne. A on o nie dba. W zimę polską. O wróble. I taka świadomość. A o tym mówi Pismo. Czy nie jesteś więcej wart niż wróbel? Uważasz, że musisz być komuś potrzebny i do czegoś przydatny, abym o ciebie dbał, kochał cię i błogosławił? Tak myślisz? Przypomniał mi tą prawdę wtedy. I zacząłem ją ogłaszać. Zacząłem oficjalnie stawać w moich proklamacjach, mówić, nie jestem nikomu potrzebny w imieniu Jezusa i nigdy nie będę. Halleluja, Boże mój. Jestem sługą nieużytecznym. Co we mnie złożyłeś, uwalniam namaszczenie, uwalniam moc i jestem bezużyteczny. Co to znaczy? Nic więcej nie znaczę. Jest mi z tym cholernie dobrze, bo nikt nie przychodzi i się mnie nie czepia. I nie mówi, prowadź mnie. Jest taki film, bardzo dobry, z Antonem Hopkinsem i z Alekiem Baldwinem. Jak lecą na Alaskę i im się rozbija samolot. On jest miliarderem.
Jest ich trzech w ogóle, rozbijają się w ogóle. Ludzie z Hollywood tak zwanego, wiecie o co chodzi, na Alasce. Czy coś takiego. Muszą i tam następują w ogóle, muszą pokonać przyrodę, muszą pokonać w ogóle niedźwiedzia zabijają. To w ogóle tam mega rzecz, ale jest ciekawa historia, że w ogóle on siedzi, ten miliarder, i on jest taki naprawdę taki typowy obraz człowieka chodzącego w prawdach bożych, a jest potem Alec Baldwin, który jest rozpieprzoną, zwykłą duszą chrześcijańską. I ten Alec Baldwin tam lata przy nim, i mówi, no co, masz jakiś plan? Masz jakiś plan? A on tak siedzi w ogóle, a powinienem? Rozumiesz, o co chodzi? A razem są w tej głuszy. Ale ten pyta tego, czy ten ma jakiś plan. Chce, rozumiecie, o co chodzi? W tym człowieku, tak? Na tego człowieka złożyć odpowiedzialność za swoje życie. A ten znowu słucha jego, tak? I wie, że nie jest mu do niczego potrzebny. Że on sobie świetnie bez niego też poradzi. Ale musi co? Musi w to wierzyć. Jak jesteś sługą bezużytecznym, to nikt nie wisi ci na życiu i nie oczekuje od ciebie, rozumiesz, że będziesz miał plan dla jego życia. Jak zaczniesz stwarzać pozory, że jesteś komuś potrzebny, wozić się, bo tak masz w sercu, to znajdą się koło ciebie ludzie, którzy notorycznie będą chcieli, żebyś im życie układał. I będzie ci ciężko. Jeżeli jesteś człowiekiem, w którym jeszcze są w jego duszy różne pokłady egocentryzmu, to będzie cię to kręcić. O, są wokół mnie ludzie, jestem potrzebny. Właśnie powinieneś być niepotrzebny tym ludziom. Właśnie powinieneś takie coś mieć w swoim sercu. I jeszcze raz mówię, to nie znaczy, że nie pomagamy ludziom, to nie znaczy, że nie jesteśmy odpowiedzią dla nich, ale to są tematy numer dwa. O nich dziś nie rozmawiamy. Rozmawiamy o pierwotnym stanie serca, który mamy w sobie stworzyć. Mamy w sobie stworzyć boskie serce, boski kształt. Po pierwsze, nikogo nie potrzebujemy, a po drugie, nikomu nie jesteśmy potrzebni. Jesteśmy my i Bóg. Tylko i wyłącznie. Cały czas ten sam układ. Żeby tego doświadczyć, musisz powalić swoją ludzką rangę. Powal to. Że ty jesteś ktoś. Ty wiesz, że jak się narodziłeś na nowo z Bożego Ducha, to przede wszystkim na dzień dobry stałeś się nikim. To, co na tej ziemi w sposób naturalny ciebie określało, umarło wraz z Chrystusem. Ludzie mówią, przedem do Chrystusa stałem się królem. Ja mówię, przedłeś do Chrystusa, stałeś się nikim. Dopiero następnie, w konsekwencji tego, że uznałeś, że jesteś nikim, tak, zaczęły w tobie się manifestować wartości królewskie. Żeby się w człowieku zaczęły manifestować wartości królewskie, najpierw człowiek ten w pełnej świadomości i całym sercem musi uznać, że jest kompletnym zerem. I przestać myśleć, że jest komuś do czegoś potrzebny. Przestać myśleć o sobie inaczej niż jak o zerze. Dopiero z tego miejsca można zacząć brać moc. Jesteś wielki, ale twoja wielkość wychodzi z miejsca, w którym uznałeś się za zero. Bo jak zapomnisz o tym i skupisz się na swojej wielkości, na swoim królowaniu, to będziesz przez cały czas posiadał mentalność, że jesteś komuś potrzebny. I będziesz pozwalał demonom kłamliwym przychodzić do twojego życia, a one ci będą przysyłały różnych ludzi, a ci ludzie będą w ogóle stawiali ciebie w centrum swojego życia. Rozumiesz, o co chodzi? Jak jednookiego króla wśród ślepców i będą tańczyć wokół ciebie. A ty będziesz w ogóle, wiesz co robił? Karmił
egocentryczne flashbacki w duszy. Będziesz je karmił. O, są ludzie wokół mnie. O, ludzie są. Ludzie mnie czczą. Jestem im potrzebny. Jak król Julian. Jak ja na niego patrzę, ja naprawdę widzę siebie na początku. Jestem królem, jestem królem, ja jestem królem, jestem, ja się zajmuję rządzeniem, ja rządzę. Król Julian. Jesteś królem. Poprzez to, że stałeś się synem Bożym. A początek manifestacji Twojego królowania jest to, że uznasz siebie, że jesteś zerem. Sługą nieużytecznym, niepotrzebnym nikomu. Ludzie się boją tego, mówią, kurczę, i tak miałem ciężko w życiu, tu mnie odrzucili, tam mnie zostawili, w ogóle to byłem niepotrzebny. Ja mam co teraz z siebie robić? Ja mówię, jak to co z siebie robić? W ogóle zapomnij o tym, co stare, to co ci ludzie zrobili nie ma żadnego znaczenia. Sam siebie uznaj za zero. Oni cię uznali za zero, oni, ale przecież oni są bezczynni. Ich słowa są niczym, niczym. Bo do niczego niepotrzebny ci człowiek. Czyli człowiek nie jest po to, żeby cię poniżyć. Wiesz, że człowiek nie ma w ogóle władzy, żeby cię poniżyć? Żaden. Nie ma takiej władzy w żadnym człowieku, żeby mógł cię poniżyć. Najpotężniejszym na świecie. Bo poniżenie jest twoją nazwą twojej osoby. To ty się nazywasz poniżonym w konfrontacji z drugim człowiekiem. To nie on cię poniża. W ogóle nikt cię nie może poniżyć. Tylko rozumiesz, o co chodzi? Nikt. Nikt. Nawet jeśli ktoś jest w dzieciństwie, go poniżają, go tłamszą, niszczą, to i tak od strony psychologicznej nie oni są tymi, którzy w nim tworzą poniżenie, tylko samo to dziecko w sobie tworzy poniżenie. Oczywiście w wypadku takim, tak, to dziecko jest ofiarą, bo to dziecko nie posiada władz, tak, obronnych. Ale tak czy inaczej, to i tak ono w sobie to stworzyło, dlatego później, jak to dziecko dorasta, to ma taką samą władzę nad sobą jak kiedyś. Kiedyś uczyniło się poniżonym, a teraz może się uczynić nieponiżonym. Dlatego jemu jest nikt niepotrzebny, żeby nie czuć się poniżony. Może sam się z tego wyciągnąć, bo sam się w to wprowadził. Rozumiecie? To w ogóle tak działa od strony prawdy to wszystko. Że nie jesteśmy nikomu potrzebni, ludzie. To też spowoduje, że megalomania się nas nie będzie trzymać. I będziemy mogli wykonywać swoją robotę jak? Profesjonalnie. Kocham być profesjonalistą. Profesjonalnie. Profesjonalnie. Jest taki fajny film księgowy. O pewnym zawodowym, znaczy zawodowym mordercy to jest źle powiedziane. Takim fajnym facecie generalnie, nie? Tylko zajmujący się czasami tym, że musiał kogoś sprzątnąć. Ale to byli sami źli ludzie, także. Jest taka sytuacja, że on w ogóle, bo on ma pewną formę autyzmu, ten człowiek. To jest mega genialny człowiek, ma pewną formę autyzmu. Jest taka sytuacja, że znajduje się w takiej, no jakiś tam jest gość, no nieważne kto. I tam on siedzi, tak się patrzy w podłogę. A tamten skacze, mówi, no co, zabijesz mnie teraz, zabijesz, no zabijesz, zabijesz. A mówi, no i strzela. W ogóle, wiecie, w ogóle bez żadnych dodatkowych reakcji. On jakby nie ma go w tej konfrontacji z tym drugim człowiekiem. Widzisz, kiedy ty uznajesz, że nie jesteś potrzebny nikomu, to ty również przestajesz wchodzić w pewne konfrontacje z ludźmi. Jakby pewni ludzie nie są w stanie cię dotknąć. Bo popatrz, jeśli uważasz, że jesteś komuś potrzebny, to musisz zrozumieć, że w duchowej rzeczywistości wygląda to tak, że jesteś potrzebny do rzeczy dobrych, ale posłuchaj, ale też do rzeczy złych. A więc w twoim życiu będą się znajdować ludzie wtedy, kiedy będą chcieli z ciebie zrobić ofiarę, użyć cię do swoich celów jako ofiary. Czemu? Bo mają w tobie taki przyczółek, że jesteś
człowiekiem, który uważa, że jest potrzebny. Aha, jest potrzebny, to możemy przyjść do jego życia, tak? I go co? Użyć. A jak ty uważasz, że ty nie jesteś nikomu potrzebny, to nikt cię użyć nie może. Nikt nie może przyjść do twojego życia i się na tobie uwiesić, żebyś był Bogiem w jego życiu, a również nikt nie może przyjść do twojego życia i cię stłamsić, bo ma zamkniętą drogę. Rozumiesz? List do Galacjan 2:20. W Chrystusie, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc nie ja, żyję już nie ja. Żeby tak się stało, musisz, żebyś mógł głęboko ułożyć w sobie, że nie jesteś nikomu potrzebny, musisz uznać swoją śmierć z Chrystusem. Naprawdę uznaj tą śmierć. Nie traktuj tego jak po prostu coś, co no gdzieś tam, no tak, nawróciłem się wtedy. W ogóle weź przez pewien okres czasu, zmień słownictwo, zacznij mówić umarłem wraz z Chrystusem. I z Chrystusem razem zostałem wzbudzony. Trochę to dłużej brzmi niż jestem nawrócony. To trochę dłużej trwa wypowiedzenie tego sformułowania. Ale zacznij się w tym ćwiczyć. Powiedz, umarłem wraz z Chrystusem. Umarłem wtedy z Chrystusem. O, 21 lat temu umarłem z Chrystusem. Umarłem. Prawdziwie umarłem. Naprawdę umarłem. Nie jestem nikomu potrzebny. Komu trup jest potrzebny? Po co? Trup leży i śmierdzi. Zauważysz, że nie masz już potrzeby być potrzebnym. Zobaczysz, jak śmierć Chrystusa się wybije na tobie. Na mnie się śmierć Chrystusa wybiła. Ona się wybija, człowieku, jak jakaś pieczęć. Ja nie mam żadnych złudzeń, że jestem komuś do czegoś potrzebny. Rozumiecie? Żadnych złudzeń. Posłuchajcie, ja w duchowej rzeczywistości mam zawiązane buty, przepasane biodra i laskę w ręku. Tak wygląda moje funkcjonowanie w duchowej rzeczywistości. Jestem gotowy do ruchu. Czemu? Bo ja nie mam tęsknoty za czymś, co zostaje za mną. Tęsknoty nie mam. Kiedy takie coś się zaczyna dziać, zaczynasz mieć wiele domów, wielu braci, wiele sióstr, wiele miejsc. Rozumiesz, o co chodzi? Zaczyna to się dziać. To jest mistyczne. U Boga tak to działa. Jeżeli wyrzekasz się w sobie bycia potrzebnym komukolwiek, to Bóg uczyni cię człowiekiem tak wysokiej rangi, że będą przychodzić do ciebie i chcieć się dotknąć z kraja twojej szaty. Rozumiesz? On tak działa. Jak katapulta. Ale najpierw uznaj, że jesteś sługą nieużytecznym. Rozumiesz? Uznaj, że z Chrystusem jesteś ukrzyżowany, jesteś zerem. Rozumiesz? A zobaczysz, co się stanie. Kto się poniża, będzie wywyższony. Rozumiecie? To jest początek chrześcijaństwa. My nie mówimy o tym, że potem ogłaszamy prawidła Boże nad nami, bo my dzisiaj ogłaszamy prawidła Boże. Że jesteśmy synami Boga, że jesteśmy zwycięzcami i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy to robimy to na fundamencie tego, o czym ja mówię teraz, bo to są fundamentalne sprawy. Fundamentalne. Ja najpierw stałem się w moim sercu zerem, a dopiero potem stałem się w moim sercu królem. Najpierw stałem się zerem, bo to trzeba najpierw stać się zerem. A potem można być królem. Król, wiecie co? Król, który był zerem.
On naprawdę doskonale zna wszystkie tematy związane z zerem. Król, który się upokorzył w swoim życiu, który był na dnie, zna dno. A jak ktoś nie chciał się znaleźć na dnie w swoim sercu, nie zna dna. Cały czas się domaga. Zwróć na mnie uwagę, kochaj mnie, lub mnie, przecież jestem taki, przecież jestem ważny, przecież mam to, przecież mam tamto. Byłeś na dnie? Nie, zejdź. Posiedź tam. Posiedź na dnie. Posiedź w śmierci, aby życie mogło się przez ciebie manifestować. Posiedź w tej śmierci. Nie obawiaj się. Zmartwychwstanie jest ci przypisane. Wszystko w twoim życiu wstanie z martwych. Masz to załatwione już na piśmie. A więc nie obawiaj się zejść do krainy śmierci. Nie obawiaj się w swoim sercu uznać, że jesteś zerem. Przestań się domagać tego, aby ktoś cię uznawał. Bo co to jest chęć bycia uznanym? To jest chęć bycia potrzebnym. Ja jestem potrzebny tym ludziom, a ja nie jestem potrzebny nikomu. A jak ktoś uważa, że jestem mu potrzebny, to wracamy do punktu numer jeden. Nikogo nie potrzebujesz. Jak komuś się wydaje, że mnie potrzebuje. Jak jeszcze ktoś jest w takim zwiedzeniu. Rozumiesz? Bo to jest zwiedzenie, że ktoś mnie potrzebuje. Bo mnie nikt nie potrzebuje. Człowiek potrzebuje Chrystusa. A nie mnie. Ja jestem niepotrzebny nikomu. I trzecia rzecz. Psalm 55:14. Ty, człowiek równy mnie, jesteś taki sam jak wszyscy ludzie. Identyczny. Żadna z ciebie gwiazda, bo z nikogo żadna gwiazda. Wiecie, to jest bardzo dobra nowina. Nikt z ludzi nie jest gwiazdą. Ani ty, ani ja, ani nikt. Kiedyś byliśmy w takim jednym kościele i tam przyszła taka w ogóle dziewczyna. Ona taka gwiazda telewizyjna. I ta liderka uwielbienia mówi tak. Przecież wiecie, że w tym kościele tylko jest jedna gwiazda. A ona mówi, no wiem. Ja już wstała. Słowo honoru, ja to widziałem na własne oczy. Ja tak się śmiałem. Czasem to też do nas przychodziła ze dwa razy, czy ze trzy. Tam stała z tyłu taka gwiazda. No wiem. Jesteś taki sam jak wszyscy ludzie. Taki sam jak wszyscy ludzie. Ani gorszy, ani lepszy. List do Kolosan 2:21-23. Są przykazania i nauki ludzkie, mające pozór mądrości w poniżaniu siebie samego. I Psalm 131. Nie wywyższa się serce moje. Poniżanie się wobec innych ludzi i wywyższanie się nad innych ludzi jest grzechem. Poniżanie się. Ktoś mówi tak, że w ogóle wiecie, że poniżenie, niskie poczucie własnej wartości jest grzechem. Jeśli ktoś ma niskie poczucie własnej wartości, to musi z tego spokutować na dzień dobry. Dopiero potem na terapię przyjść. Najpierw to za grzech trzeba uznać. Za grzech. Panie mój, zgrzeszyłem, gdyż nie czuję się wartościowy. Przepraszam Cię, Panie. Tak jak się przeprasza za wszystko inne, za cudzołóstwo, wszeteczeństwo, ćpania i inne człowieku rzeczy. Tak się za poniżenie przeprasza. Jak się można czuć poniżonym? To grzech. I czuć się wywyższonym to też grzech. Rozumiecie? To grzech, bo jesteś równy wszystkim ludziom. Musiałem to zrozumieć i ogłosić nad sobą co? Wyrównanie.
Ludzie, ja 3 lata nad sobą ogłaszałem wyrównanie w mojej komorze. Ja ogłaszałem wyrównanie, wyrównanie, wyrównanie. Jestem równy, ani większy, ani mniejszy. Jestem równy. Izajasz 40, werset 4. Każda, podkreślam, dolina będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone. Co nierówne, niech będzie wyrównane. Prorokuje prorok. Każda dolina będzie podniesiona. I to jest dyrektywa Boża. A każda góra będzie wyrównana. Wyrównanie Boże. Nie wolno pozwolić diabłu, aby mówił do nas w kategoriach porównywania się z innymi ludźmi. Porównywanie się z innymi ludźmi to grzech. Bo ludzie są jacy? Równi. Wszyscy ludzie są sobie równi. A ponad ludźmi jest Bóg. Rozumiecie? Wszystkie ludzkie systemy wartości, że jedni są więksi, drudzy mniejsi, to jest absolutnie ludzka gadanina. Rozumiecie? To jest bardzo trudne, szczególnie dla humanistów. Jak to wszyscy są równi? To ja jestem taki sam jak tamci pedofile? Tak. A czym ty się różnisz od pedofila? Bo ja dzieci nie gwałcę. Ale on przynajmniej je lubi. A ty nie lubisz, jak ci dzieci skrzeczą nad głową. Nie wiem, kto gorszy. Ten, kto rżnie maluczkich, czy ten, kto nienawidzi maluczkich. Trzeba patrzeć okiem Boga. To dla ludzi jest trudne. Ale u Boga jest wszystko równe. Równe. Dlatego Bogu można ufać. Dlatego do Boga nie można przyjść i mu się pochwalić. I do Boga nie można przyjść i mu się pożalić. Do Boga można przyjść i wziąć rozwiązanie. Rozumiesz, o co chodzi? Bo Niego jest równe wszystko. On nie słucha takich w ogóle rzeczy, że ludzie przychodzą, bo tak się Panie źle czuję, taki jestem słaby, taki gorszy, taki nie wiem jaki. O Panie, ja to jestem naprawdę, Panie. To bzdura. Wszyscy jesteście równi. Nikogo nie potrzebujecie, nikomu nie jesteście potrzebni, jesteście równi wszystkim ludziom. Skupianie się na tym, że jesteśmy równi innym ludziom, plus wyznawanie tego, to klucz do osiągnięcia równości. Skupiamy się na tym i ogłaszamy to. Widzisz prezydenta w telewizji? Jestem mu równy. To nie jest nikt większy ode mnie. Widzisz potężnego kaznodzieję gdzieś, który przyprowadza dziesiątki ludzi do Jezusa? Jestem mu równy. On nie jest większy ode mnie. Widzisz Menela, który siedzi na ulicy? Jestem mu równy. Tylko dzięki łasce Bożej na tej ulicy nie siedzę. Rozumiesz, o co chodzi? Jestem mu równy. Nic mnie w ogóle nie różni od tego człowieka. Co? On śmierdzi. Wszyscy śmierdzą. W ogóle wiecie, znacie tą ideę? Że wszyscy śmierdzą? Naprawdę? Nie uwierzycie, że wszyscy śmierdzą? Wszyscy śmierdzimy. Wszyscy, jak tu siedzimy i stoimy, śmierdzimy. Po prostu jedni się nie myją, a drudzy się myją. Ale wszyscy śmierdzą. Ten Menel po prostu się nie umył, a ty się umyłeś. Dokładnie. Wystarczy, żebyś się nie umył, byś śmierdział jak on. Trzeba się z tym pogodzić. Jakieś miałem te dylematy, ja z nimi walczyłem. To też trwało kilka lat, kiedy tą prawdę przyjąłem. Pamiętam, jak dziś jechałem autobusem 500 z dworca Gdańskiego na Sienną do Warszawie. Jadę.
człowieku rano na nabożeństwo. Agata jeszcze nie była nawrócona nawet. Jadę na nabożeństwo rano, wszedłem do autobusu, człowieku, autobus pusty. Smród, człowieku, jak z kibla w tym autobusie. Patrzę, na końcu siedzi Menel na walonczyku. Jadę dwa przystanki. Już na wysokości Anielewicza, rozumiesz? Ustałem sobie oczywiście najdalej od niego, jak mogłem. Już na Anielewicza słyszę w ogóle tak. Idź tam usiądź. Mówię, precz szatanie. No w życiu, no jadę do kościoła zielonoświątkowiec, jestem ładnie ubrany, ja jestem ryty zielonoświątkowiec, pamiętajcie. Ja na matkę mówię niewiasta. Rozumiecie, o co chodzi? To w ogóle nie ma bata na mnie. Jadę elegancko ubrany, rozumiesz, do Warszawy na nabożeństwo z mojego człowieku z Zadupia Nasielska. Jadę, rozumiesz, po co? Bo dzisiaj będę dotykał Pana. I przebywał w gronie świętych. Na pewno Bóg, ten Bóg z tej Siennej, nie mówi do mnie, że usiadł przy Menelu. Ale jak powtórzył drugi raz, to już wiedziałem, że to jest on, bo się nie przestraszył, jak powiedziałem, precz szatanie. Poszedłem, siedzę przy tym Menelu. Śmierdzi człowieku okropnie. Ja w ogóle mam przekonanie, że śmierdzę od niego. Mówię, jak ja pójdę na tą Sienną? Przechodzi w ogóle, wiesz. Przechodzi, mówię, przejdzie to na mnie. Mówię, na 100% przejdzie to na mnie. Mówię, a ja tam jestem na tej Siennej, bo ja tam jestem, wiecie, taki rosnę, taki ultra charyzmatyka. Mówię, aleluja najgłośniej. W ogóle też tam klękam. Raz nawet na twarz padłem. W ogóle konsternacja, 400 osób się na mnie patrzyło. Rozumiesz, o co chodzi? Jestem, wow. Gwiazda. A teraz przyjdę i będę śmierdział. I słyszę głos. Ja umarłem za niego. Umarłem za niego. Tak jak za ciebie umarłem. Niczym się nie różnicie. Ani ty, ani on. To zmieniło moje życie. To mi przypomniało to, co powiedział do mnie kilka lat wcześniej. Jesteś równy wszystkim ludziom. Nie wywyższaj się i nie poniżaj się. Po prostu normalnie chodź. Ani z głową tak, bo jak będzie padał deszcz, to się utopisz. Rozumiesz? Ani z głową tak. Normalnie chodź prosto. Droga twoja niech będzie prosta. Te trzy pozycje są naszą chrześcijańską deską startową. To z tego startujemy. To jest nasze lotnisko. Nikogo nie potrzebujecie. Nikomu nie jesteście potrzebni. Jesteście równi wszystkim ludziom. Nie łudźcie się, że jest inaczej. Nie twórzcie iluzji. Stanąwszy na tych prawdach, Duch Święty wywyższy każdego z was. Wywyższy tak, że nawet nie zdajecie sobie sprawy. W waszym życiu znajdą się przyjaciele, współpracownicy, założycie rodziny, zdobędziecie ludzi, ale najpierw musicie się tak wypoziomować. Nie wolno wam się łudzić, że kogoś potrzebujecie, tylko Bóg i nikt poza tym. Nie wolno wam się łudzić, że komuś jesteście do czegokolwiek potrzebni. Wiecie, że ludzie żyją tym, że są komu... Spotkam kiedyś kogoś, komu będę potrzebny. Nie daj Boże. Człowieku, nie przeklinaj się. Rozumiecie? Nie przeklinaj się. Jesteście równi wszystkim ludziom. Nie możecie pielęgnować ani poniżenia, ani podnosić siebie gdziekolwiek. Po co się podnosić? Pamiętaj, jak sam się podniesiesz, to do jakiegoś momentu się podniesiesz. Ale pamiętaj, jak się podnosisz, to musisz się trzymać. Więc spróbuj się popodnosić. Będziesz musiał się sam trzymać. A nie jesteś baronem Münchhausenem, że sam za włosy się wyciągnął z bagna razem z koniem. To baśń, baron Münchhausen. Nie można tak zrobić. Rozumiesz? Jesteś równy ludziom. Nie bójcie się też tak modlić.
Przyjdźcie dziś do Boga i powiedzcie: Boże, dziękuję Ci, że nikogo nie potrzebuję, że nikomu nie jestem potrzebny i że jestem równy wszystkim ludziom. Dziękuję Ci, Boże, pobłogosław mi w tym, aby to się we mnie rozwijało. Niech ja raz na zawsze zrozumiem, że ta spółka to jesteś tylko Ty i ja. Że ludzie, którzy są wokół mnie, są tylko do kochania, nie są mi do pomocy. Ja też im nie jestem do pomocy, Panie Boże mój. Jesteśmy równi. Nie zamierzam się poniżać wobec innych ludzi i nie zamierzam się wywyższać ponad innych ludzi. Będę szedł równo, Boże, jak walec po drodze. To na tym Duch Święty nabuduje dopiero wyższe poziomy. Bóg podnosi tylko z poziomu śmierci. Chcemy zmartwychwstania, ale wielu ludzi nie chce zakosztować śmierci. Śmierć nad wami nie panuje. Śmierć nie może was owładnąć. Jest napisane: wszystkiego doświadczajcie, co dobre tego się trzymajcie. Spróbuję śmierci. Zobaczę, jak to działa. Uznam, że śmierć nie jest końcem. Uznam, że to, że nikogo nie potrzebuję, nikomu nie jestem potrzebny, jestem równy wszystkim ludziom, jest punktem wyjścia do mojego zmartwychwstania. Zobaczcie, co Jezus zrobił. Jest napisane: On, będąc Bogiem, tak, wyrzekł się bóstwa i uniżył się, i to aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Co On zrobił? On sobie w tym wszystkim zrobił proste wyrównanie. Ot, jestem człowiekiem, normalnym człowiekiem, wierzącym w Boga, chodzącym w Duchu Świętym, więc mam wszystko, co mi jest potrzebne. No to teraz pokażę im wszystkim, jak to działa. Wstanę z martwych. Zobaczcie, On nikomu się nie poddaje. Zauważyliście to? Tu jest Herod, tu jest ktoś tam mówią, Herod tam coś tam robił. Herod powiedział, żeś przyszedł. Powiedzcie temu lisowi, że dzisiaj to wypędzam demony, uzdrawiam chorych. To tam. Człowieku, to jest król Izraela, a ten do niego mówi: powiedzcie temu lisowi, rozumiesz, że dzisiaj to ja nie mogę wpaść do niego na pałacę, bo ja dzisiaj uzdrawiam chorych i wypędzam demony. Jezus w ogóle nie miał w swoim sercu podległości. Tak? A z drugiej strony Jezus wyprowadza ludzi z miejsca, w którym oni uważają, posłuchajcie, że On personalnie jest im potrzebny jako tutaj na ziemi, jako człowiek. Przecież On idzie na krzyż, a oni larum. Ha! Zostawiasz nas! A On w ogóle do nich mówi: posłuchajcie, jeśli ja nie odejdę, nie przyjdzie Duch Święty. Co to znaczy? Jeżeli w swoich sercach nie zrozumiecie, że ja jako człowiek nie jestem wam potrzebny, to nie przyjdę do was ja jako duch. Oni musieli nawet odrzucić Jezusa według ciała, stąd Paweł później, który jest mistrzem w ogóle układania, w ogóle wykładni teologicznych, ustał i powiedział tak: nawet jeśli Jezusa według ciała znaliśmy, to go nie znamy. On to sparafrazował, to co Jezus zrobił, bo był świetnym teologiem. Oni, żeby otrzymać Ducha Świętego, musieli uznać, że fizyczny Jezus jest im niepotrzebny. Rozumiecie? Musieli go puścić do nieba. Idź, idź, idź. Idź, zostaw nas. Zostaw nas. I wtedy oni się godzą z tym, że On odchodzi. Godzą się z tym. Oni w ogóle nie... Wiecie, że oni nie wiedzą, co to znaczy, że Duch Święty na nich stąpi. To my dzisiaj wiemy, co to znaczy, że Duch Święty stąpi. A oni nie wiedzieli. On mówi: pośle wam pocieszyciela z wysokości, przyjdzie do was, będzie z wami na wieki. Wiecie, to jest zagadka. Jaki pocieszyciel z wysokości? Kto przyjdzie? Jego widzimy, jego możemy dotknąć. Rozumiesz, o co chodzi? Znamy jego metody, jego zasady. A tam kto to przyjdzie?
A on w ogóle wiedział, że oni go muszą puścić. Oni musieli się z nim rozwieść. Rozwieść się z Jezusem według ciała. Musieli uznać, że nikogo nie potrzebują. Nawet jego według ciała. On wiedział, co robi. On ich uczył tego. Uczył ich tych trzech zasad. Ja się o nich dowiedziałem 21 lat temu. Wam mówię dziś, trenujcie to. To was wystrzeli na wyższy poziom. To was wystrzeli w miejsce, w którym zobaczycie, jak wygląda rzeczywistość zupełnie z innego poziomu. Nie bójcie się tego. Daję wam dzisiaj świadectwo. Wiecie, takich kazań nie mogłem głosić lata wcześniej, bo nie miałem świadectwa takiego. Wiecie, mam takie świadectwo, że nikt mi nie może zaprzeczyć. Nikt nie może zaprzeczyć temu, że ja przyjąłem to wtedy, zastosowałem, jak mówię, i jestem w miejscu, w którym jestem. Mam świadectwo dzisiaj, bardzo silne. Ale to są te trzy rzeczy, które nazywam trzema pozycjami chrześcijanina. I nie masz innych pozycji. I w ogóle wyluzuj, oswój się, że nikogo nie potrzebujesz, nikomu nie jesteś potrzebny i jesteś równy wszystkim ludziom. A na tym Duch Święty zbuduje potężną świątynię.